Siema, witam was w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj niestety na jakiś tydzień muszę pożegnać się z moimi wszystkimi rowerami, a to dlatego, że jedziemy na wakacje. Możesz powiedzieć, gdzie jedziemy. A my gdzieś jedziemy? Do Gąsków. Zabierz korbę do naprawy. Tylko po co myśmy te bagaże Jesteśmy, nie? No. Także my, słuchajcie, już dojechaliśmy, tylko mama jest jeden problem. Wiesz jaki? Nie. Nie ma tutaj internetu. No ty też nie masz. W ogóle tak wygląda hacjenda pana dziadka. Mamy tutaj taki opokoik, kuchnię, łazienkę. No i ten domek w ogóle jest zdecydowanie mniejszy od naszego. Ale w sumie też jest taki spoko. A nasza chata, moi drodzy, wygląda w ten sposób. Mamy super ekstra dobry telewizor, kanapę, prestiżową łóżko, fotel. Tutaj kuchnię. Tu coś jest w ogóle, co tu jest? O kurde, tu mamy łazienkę. A tutaj mamy kibel sam, także spoko. Kot? To ładną mamy pogodę, moi drodzy. Ale w sumie fajnie, że pada. Prawdopodobnie w ogóle zaraz też będzie burza, bo jak przyjechaliśmy, to od razu zaczęło grzmieć. No, a ja mam jedzenie dobre. Elo? Co, wyspałeś się? No, w sumie spoko było. No, jest słoneczko. Wczoraj jeszcze tak z Pauliną się przeszliśmy tutaj w las i nagle Paulina stanęła, pokazuje coś, a to... I chyba mówi ten, dziki z młodymi były. Powiem, że ten pies jest zarąbisty, w sensie gdzie ja na przykład idę, to liczy sam. Co się ma? Znaczy do tego krzywego byśmy co podjechali? Mhm. Tu gdzie myśmy chyba w las poszli, o tu jest nawet ta agroturystyka pokazana. Tam jest chyba coś, ile tam było? 3-4 kilometry? Ja 3, no. No to nie, można zaliczyć tę krzywę. No siema. Tam jest tylko biały? No dobra, chodźcie już, bo się grzebiecie okropnie. Jesteśmy na wakacjach, mamy tydzień, to powoli wszystko, a nie... No bo dziadek, mama mówi, że ja bym najlepiej siedział cały czas w domu, nie? A ja mówię mamie, że przecież płacimy za domek, a nie za jakieś jezioro, czy gdzieś, gdzie my tam pójdziemy. Zdejmij tą czapkę, no mówię ci. Dzień dobry, ruszamy. No, jesteśmy w miejscowości Krzywe i teraz idziemy na ścieżki edukacyjne. Pierwsza będzie ścieżka las, a później suchary. Do zobaczenia na trasie.
dzisiaj się wybieramy. Ale musisz się przywitać najpierw, że tam się ma i w ogóle. Cześć, dzień drugi Suwalszczyzny, poprawmy. Dzisiaj wybieramy się na rowery. Ambitna trasa, około 43-4 km. Zobaczymy, jak to pójdzie. Hej, już dawno wróciliśmy z objazdu wigierskiego, Wigier, jeziora, o tu. Zrobiliśmy 49 km. Jestem wielki. A ty, mama, coś powiesz? Może pozdrowić też kogoś? Nie. Cześć, kolejny dzień. Dzisiaj wybieramy się na spływ Czarną Hańczą. Może nie tam na jakiś dłuższy odcinek, ale urokliwy, jak mówią. Cześć. Spróbujemy zrobić grilla. Kupiliśmy kiełbaski, kupiliśmy węgiel, a zapomnieliśmy o rozpałce. Widzieliśmy w ogóle z kajaków już dawno i jak było, panie dziadku? Lajtowy, luzik. Pełen luzik na wczorajszym 50-kilometrowym wyścigu po wokół Wigier. Powiedz, co to tam tak w tych krzakach dmucha? Chyba kumaty jakieś. Ale głośno, nie?